Krótki felieton w Radio Kot. Posłuchaj. Siedzimy teraz wszyscy po domach i mamy problem zdalnego nauczania. Z tej okazji chciałbym Państwu przeczytać króciutki felieton Jakuba Chapki dotyczący wspomnień z szkoły podstawowej oraz liceum. Tytuł brzmi: pozamykane zeszyciki, pozamykane książeczki, czyli z cytatów radzyńskich belfrów. Internet globalną wioską. Kolejny argument do znanej tezy znalazłem w niedzielny wieczór, gdy znajomy z Facebooka pośrednio poinformował mnie o nowej społeczności. Prawie 500 osób polubiło cytaty radzyńskich nauczycieli. Lubię to. Powyższy tytuł to rytualny początek przepytywania na początku lekcji biologii w podstawówce. Włosy stawały dęba, czułeś mrowienie na całym ciele. Gdy nieszczęśnikowi nie szło najlepiej, padało sakramentalne. I moje ostatnie pytanie. Czy jesteś przygotowany? Nieważne, że biedny uczeń próbował się bronić naiwnym uczyłem się, pani grzecznie, acz stanowczo prosiła, by usiadł. Jaką ocenę stawiała w dzienniku, łatwo się domyślacie. Potrafiła jednak być nawet dowcipna. Gdy zapytany odpowiadał dobrze i wyczerpująco, zadawała klasie pytanie. No i co mu jej postawić? A klasa chórem odpowiadała: piątkę. Piona lądowała w dzienniku, a nasza pani mówiła: widzicie, ze mną jak z dzieckiem. Podstawówka to na szczęście nie tylko czas traumy. Byli nauczyciele, którzy z uwagą potrafili rozweselić całą klasę. Niu-niu, zaraz wyjdziesz przez zamknięte drzwi. Wspomniany belfer miał zwyczaj wysyłać w poniedziałek na pierwszej lekcji gońca po dziennik wschodni, uczulając, by wyrobił się w trymiga i nie został zauważony. Kochanieńki, to nawet nie leżało obok pisma technicznego. Matematyka. I sceny pod tablicą. Któż tego nie pamięta? Pisz równa się pisz. Do jutra rana będziemy tu siedzieć. Jak konia do osła dodasz, to co ci wyjdzie? Z uśmiechem wspominam połamane na krnąbrnych uczniach przedmioty dydaktyczne. Ekierki i długie linie. Jeden z kolegów na końcu zeszytu zapisywał bonmoty naszej wychowawczyni. Wy to się tak uczycie, aby Polska nie zginęła. Apel 1 września. Z taśmy puszczane słowa ministra edukacji. Nasza pani matematyczka na głos. Puste słowa. Mój kolega z ławki nie pojawiał się często po WF-ie na ostatniej chemii. Nie pamiętam, może ćwiczenia fizyczne były mordercze. W każdym razie, gdy raz zawitał na lekcję, nauczycielka przywitała go słowami: witamy dzisiaj rzadkiego gościa. Za moich czasów środa była dniem największych absencji. Pamiętam, jak na jakimś apelu pan dyrektor uczulał, że środa jest jednak obowiązkowym dniem szkoły, a nie czasem chodzenia po kultowym do dziś rynku. Nawiasem mówiąc, nasz rynek to kolejna marka Radzynia. Podczas jakiejś szkolnej wycieczki pan przewodnik zapytał, skąd jesteśmy. Gdy usłyszał słowo Radzyń, uśmiechnął się i rzekł: tak, wiem, gdzie to jest, moja babcia jeździła tam w środy na rynek. Kiedyś ćwiczymy poloneza na pożegnanie starej, dobrej, ośmioklasowej podstawowej. WF-ista do ucznia. Skradasz się jak ostatni Mohikanin. W liceum pan od przysposobienia obronnego napominał rozmawiających jak zawodowy sędzia piłkarski. Napomnienie, żółta kartka, drugie upomnienie. Nigdy nie pokazywał czerwonej. I na koniec dodam od siebie anegdotkę z lekcji, że wspomnianego tutaj nauczyciela od przysposobienia obronnego w liceum, gdzie mieliśmy omawiać sposoby obrony i zabezpieczenia po wybuchu nuklearnym. Pan po wyjaśnieniu, jak dochodzi do wybuchu nuklearnego, jaki jest jego zasięg w zależności od mocy, stwierdził na koniec: a teraz pomyślcie, skąd wziąć białe prześcieradło i poszukajcie sobie kwaterki na cmentarzu. Chyba, że chcecie pojeść dżemu, to zejdźcie do piwnicy. Życzę Państwu dużo zdrowia. Pozdrawiam, Paweł Kot.